Amerykański Muzeum Sił Powietrznych w nowojorskim Farmingdale organizuje pokazy autentycznych samolotów z okresu II wojny światowej oraz innych pojazdów związanych z wojskowością. Długi weekend Labor Day muzeum przyciągnęło wielu fanów w różnym wieku i to nie tylko eksponatami i wystawami, ale także możliwością polecenia autentyczną Dakotą, czyli DC-47. Tego dnia sierżant Michał Lasek, który 70 lat temu skakał z podobnego samolotu podczas bitwy pod Arnhem, wspominał wojenne doświadczenia sprzed lat. Nazywa się Michał Lasek, chociaż się urodzony, to znaczy 21, właśnie się 1923 urodzony w Polsce w miejscowości Gniewczyna. Gniewczyna, która oczywiście jest w powiecie przeworskim, nie? W 1939 roku oczywiście dostałem się, to znaczy wyjechałem do wschodniej Polski, nie? Do wschodniej Polski, w której oczywiście była oczywiście moja ciotka, która oczywiście z nią, oczywiście jak wojna wybuchła, ja byłem u niej. Później oczywiście przyszły Rosjanie, to zabrali, jak wojna wybuchła, Rosjanie oczywiście okupowali tę część Polski, nie? I mnie oczywiście tego, także 10 lutego mnie zabrali z środku do Rosji, na Syberię, do Archangelskiej Oblasti. No i oczywiście po dwuletnim pobyciu tam, to amnestia przyszła, wypuścili nas i ja zgłosiłem się do polskiego wojska, oczywiście, ale to już oczywiście było na Uzbekistanie. W Rosji oczywiście, Uzbekistan, Denav teraz. Także ja oczywiście wstąpiłem, oczywiście miejscowość była, należała Kermine. Także oczywiście dostąpiłem do 22 pułku piechoty, rozumiesz, który oczywiście był pierwszym transportem z Rosji wyjechałem oczywiście do Persji, nie? Do Persji, no i później oczywiście tym podobnie oczywiście jak to było, Iraku, Palestyny i Afryki. Z Afryki Południowej oczywiście transportowałem jeńców włoskich do Anglii. Także oczywiście tego, jak przyjechali do Anglii, do Liverpool, bo to Anglicy to znaczy wzięli kontrolę nad jeńcami, a nas wysłali oczywiście do Szkocji. Aha. Do obozu, to znaczy Achtetul, do obozu rozdzielczy, nie? Tak. Ja. No i tam się zgłosiłem do spadochroniarzy oczywiście tego, nie? Bo tam oni brali, że na przykład oczywiście tego to albo do piechoty, albo do specjalnej jednostki, albo do marynarki. Ja oczywiście tego do kolegi tam poszło kilku do marynarki, rozumiesz, tak podobnie. Ja i większość z nas zgłosiła się do spadochroniarzy, nie? No bo bardzo to było ciekawe, poprzez to, że przyszedł, to znaczy instruktor ze spadochroniarzy, podporucznik, no i te plutonowy, akurat nie pokazał, jak normalnie spadochron, pasz, czasza, te podobnie. I co się stało? Wiatr powiał, jak on był z tego, i powiał wiatr, i też czasze wziął, jego ciągnął po pasfisku, taką mundur miał oficerski, to znaczy tego. I oczywiście tego, takie oczywiście, co zaraz stało się, że te, po tym pasfisku jego ciągnęli, że spadochron zatrzymał się dopiero na płocie, na płocie, nie? Także on ten mundur wyjściowy, to kolana tego, tym podobnie. My się śmiech oczywiście mówi, no pierwszy dzień jak oficerów tak wiatr ciąga, tym podobnie, tak samo nie jadę jak przed wojną, bo czy na koniu jechał, nie, a piechota szła tego, nie? Także większa część z nas oczywiście tego zapisało do spadochroniarzy, nie? No ja przyjechali do oczywiście tego, komisja była, że którzy się nadawali, to znaczy oczywiście tego, do brygady, to znaczy oczywiście wojskowa, doktorzy zbadali, że oczywiście kto tego to nadawał się, no to jego rozumiem oczywiście te podobnie, zaraz przedzieli do specjalnej tego, nie? To ja oczywiście został przedzielony do pierwszej kompanii oczywiście tego. No i wysłali nas, rozumiem, od razu do
Była wieża tam w czasie tego, nie? W namiotach mieszkaliśmy i te podobnie, no i tam zaczęli nas już w tym małpiem gaju, to znaczy nazwane, że powiewasz, że tam wszystkie, musiał przeszedł wszystkie skoki te podobnie, to znaczy trening cały przeszli, nie? No to uczy się tego, no i później uczy się tego, każdy, który nas tego, to wysłali nas później na skoki do Rangway, to znaczy do Manchester, nie? No i tam uczy się, odbyli skoki te podobnie, no wrócili z powrotem po skokach, wrócili uczy się do, z powrotem na miejsce Ili, tam na miejsce kwatorunku tego, nie? Że my dostali uczy się te, nie? Tak. Ja dostali te paszczy, no i tam rozumiem, uczy się tego, także później ja został przedzielony do czwartej kompanii podoficerskiej, nie? No i uczy się tego, także później te przeszkolenia dalsze, a przeważnie nas uczy się tego, byliśmy przeważnie w północnej Szkocji, nie? Czyli w ten sposób już trafił pan do kompanii dla podoficerów, tak? I, ten, tak. I tutaj rozpoczął pan szkolenie. Później uczy się po tego, przedzielili mnie, uczy się tym podobnie do kompanii, uczy się zaopatrzenia, ale to był pluton tylko, ponieważ większość z moich kolegów uczy się zostało przedzielone do siódmej kompanii, po jakimś czasie ja się zgłosił, że mnie przenieśli do kompanii siódmej. No i z siódmej kompanii zostałem rozumiem, uczy się tego, to znaczy większa część u nas, ta kompania, to trzymali uczy w północnej Szkocji, uczy się tego, Inverness, tam w tamtej okolicach, uczy. Ale nas wysłali właściwie tam na nartę, to znaczy uczy się, na szkolenie tego, ale ponieważ tam śniegu dużo nie było, tym podobnie, to my na plecach i po górach uczy się chodzili, żeby uczy się tego, bo jakby mówili, po wrzosy tam były, oczy się takie duże rosły, to by tego, no i tam nas ganiali oczy się tym podobnie, przez prawie oczy się miesiąc czasu i z powrotem wzięli do oczy się tego i znowu dalsze szkolenie tym podobnie, nie? Także u siódmą kompanię rozumiał oczy się tego, to jak nas wysłali z powrotem oczy się do północnej Szkocji, nie? I później znów z powrotem rozumiem, znów tam ćwiczenia, nie? Także my oczy się zostali przedzieleni, oczy się, to znaczy do trzeciej batalionie, bo oni robili reorganizację, nie? Jeśli u nich tego, to siódma kompania została oczywiście tego, normalnie numer 7, później 8 i 9 oczywiście tego, nie? Także my oczywiście tego. No i jeśli w siódmą kompanię oczywiście tego, to znaczy przyszedł nowy dowódca kompanii Parylak, kapitan Parylak, nie? No i z tą kompanią oczywiście. No, to znaczy my później wysłali nas na trening do Anglii, właśnie do Bulford, tam angielska była ta pierwsza dywizja, nie? No to my uczyliśmy, znów tam skoki odbyliśmy, te podobnie, to ogólnie już całą brygadą, rozumiesz, te podobnie, nie? Także stamtąd, rozumiem, oczywiście tego wysłali nas z powrotem do Szkocji. No i po pobyciu tam na pewno dwa miesiące i z powrotem do Anglii, rozumiem. No i w Anglii, w Peterborough, rozumiesz, tam nasza właśnie trzeci batalion, rozumiem, oczywiście tego, nie? No i stamtąd, rozumiesz, nas, rozumiesz, wyjechali my, oczywiście, to znaczy do akcji, rozumiesz, do... Już do Holandii. Ja, do Holandii, oczywiście. Sierżant Michał Lasek zwiedzał muzeum wraz z Krzysztofem Czujem, jednym z inicjatorów reaktywacji tej instytucji. Spotkał się też z wieloma osobami, które dziękowały mu za służbę z tamtych lat. Zanim sierżant Lasek wsiadł po raz pierwszy od 70 lat do wojskowej Dakoty, w muzeum odtworzono moment odprawy przed słynnym D-Day. Gratulowano też sierżantowi Laskowi jego czynów bojowych pod Arnhem. Make a long story short, I'm going to cut my briefing real time. I'd like to introduce you to Sergeant Lasek. He was with the 1st Parachute Brigade, jumped in Arnhem in 1944. I'm sure appreciate it, sir. This is why we do this.
Polski weteran pełen emocji wsiadł na pokład samolotu i odbył krótki lot nad Long Island.